ale to masakra. To akurat PiS ostry jest za to odpowiedzialny. No ale słyszałeś, że na czym góra jest. Bo oni wymienili zarząd cały, który... Dobry! Jeden. Albo Polska solidarna, szanująca tradycje, Polska patriotyczna i wtedy nie masz wyboru, tylko PiS. Albo Polska demokratyczna, Polska zielona, Polska w Unii Europejskiej i wtedy nie masz wyboru, tylko Platforma. Koniec. Zabetonowana wyobraźnia. To fałsz, to kłamstwo. Możemy mieć Polskę, w której jest i 500+, i demokracja, i 500+, i wolne sądy, i 500+, i szacunek do naszej tradycji i dziedzictwa. A Polska Platformy to Polska, która wraca do tej przeszłości, bo oni siebie już dzisiaj po prostu potrzebują do tego, żeby istnieć. Potrzebują do tego, żeby nawzajem się tym kolcem jadowym uderzać. To zachwycająca wiadomość dla PiS-u, że pojawił się kandydat Platformy, z którym można podjąć walkę, bo to znowu spycha nas w te 15 lat od 2005 roku, w którym cały czas nie rozmawiamy o pomysłach na Polskę, a rozmawiamy tylko o tym, czy wygra PiS, czy Platforma. Czy Platforma odbije PiS, czy PiS odbije Platformę. Ja 15 lat głosowałem na mniejsze zło. Mam już dość. Jestem tym zmęczony. Dzisiaj jest czas na to, żebyśmy w 25% zajmowali się teraźniejszością. W 25% zajmowali się przeszłością, ale w 50% przyszłością. Bo my 28 czerwca pójdziemy głosować nie po to, żeby urządzać Polskę tylko dla siebie, ale przecież zagłosujemy w imieniu naszych dzieci, naszych wnuków. Zagłosujemy za Polską taką, jaką im chcielibyśmy zostawić. Jaką Polskę chcemy im zostawić? Na pokolenia. Dlatego ja, jeden z po prostu 38 milionów obywateli Rzeczpospolitej, powiedziałem dość. Co z tego, że będę pisał książki? Napisałem ich w życiu 20. Co z tego, że będę pisał felietony? Napisałem ich w życiu setki. Co z tego, że będę mówił, kiedy ile jeszcze muszę czekać, żeby zobaczyć, że jest czas na robienie? Co ja pokażę mojej córce za tych kilka czy kilkanaście lat, kiedy w Polsce skończy się woda? Kiedy ta plemienna, sekciarska wojna PiS-u z Platformą wykrwawi nas do końca? Kiedy doprowadzimy do sytuacji, w której samorządy ostatecznie padną finansowo i organizacyjnie i w koronawirusie, i po tym, co robi z nimi państwo? Ile jeszcze mam na to patrzeć? Więc postanowiłem coś z tym zrobić, nie mając nic poza nadzieją i wiarą, że się uda. Pół roku temu, 8 grudnia, teraz będzie w poniedziałek, pół roku, półrocznica, powiedziałem, będę kandydował na prezydenta, bo nie mam partii politycznej i nie chcę jej mieć, wdającej się przewidzieć w przyszłości. Bo tylko urząd prezydenta to jest ten jedyny urząd, który może objąć osoba, która zgodnie z polską konstytucją po prostu jest obywatelem Rzeczpospolitej. Po prostu znajdzie poparcie 100 tysięcy innych obywateli Rzeczpospolitej. To jest to miejsce, to jest ta droga. Tak napisała konstytucja, nasza polska konstytucja. Partie do Sejmu. Partie do Sejmu, media na swoje miejsca, Kościół na swoje miejsca, a prezydent powinien być arbitrem, a nie napastnikiem jednej z drużyn. Powinien myśleć o Polsce jako kraju, w którym ma się zmieścić i wyborca PiS-u, i wyborca Platformy. Bo jesteśmy w kraju, w którym zawsze się nie będziemy zgadzać. Co do aborcji, co do historii, co do skali podatkowej. Nie będziemy się nigdy co do tego zgadzać, ale musimy spróbować nauczyć się z tym żyć. Moje hasła wyborcze to prezydent różnych Polaków. Dość partyjniactwa. Kościół i państwo na swoje miejsca. Pokolenie, nie kadencja. Mówiłem dzisiaj o tym pod Belwederem. Polska solidarna to Polska taka, która nie wywala 30 miliardów na lotniska w kartofliskach.